Policjanci z komisariatu na poznańskim Grunwaldzie kilkadziesiąt godzin po tym szokującym napadzie przyjęli zgłoszenie od tej pani i prowadzą w tej sprawie śledztwo. Jest szansa na ustalenie sprawców, ponieważ zostały zabezpieczone między innymi nagrania z kamer monitoringu, który tam jest zainstalowany i dzięki temu możemy ustalić tożsamość tych osób. Z informacji przekazanej w tym zawiadomieniu wynika, że ta pani w towarzystwie mężczyzny przechodząc ulicą Głogowską, będąc przez moment w pobliskim sklepie, zostali zaczepieni przez dwóch mężczyzn, którzy w sposób nieuzasadniony, wulgarny ich zaatakowali. Kiedy ci państwo wsiedli do swojego samochodu, tamci dwaj napastnicy skopali ten samochód, uszkodzili nadwozie, karoserię, została wybita szyba. Zachowywali się w sposób skandaliczny, a powiedzenie, że w sposób chuligański jest zbyt łagodnym określeniem. Policjanci z poznańskiego Grunwaldu, jak wspomniałem, zajmują się już tą sprawą. I jesteśmy przekonani, że w niedługim czasie ci dwaj napastnicy usłyszą zarzuty.